Zwolennicy teorii o tzw. starożytnych kosmitach twierdzą, że nasza planeta była odwiedzana przez przedstawicieli bliżej nieokreślonej, zaawansowanej cywilizacji, zdolnej do odbywania podróży międzygwiezdnych. Oczywiście, mowa to o niezwykle odległych czasach, po których do dzisiaj w wielu miejscach świata pozostały punkty, które bywają nazywane pozostałościami wykorzystywanych wtedy starożytnych kosmodromów. Zgodnie z teoriami, ci hipotetyczni przybysze z gwiazd nauczyli pierwszych Ziemian podstaw uprawy Ziemi. Przekazali niezbędną wiedzę z dziedziny medycyny, a nawet tak szczegółowe dane jak struktura naszego Układu Słonecznego. Pozostała po nich nie tylko wiedza, ale też wiele budowli, których przeznaczenia nie znamy do dzisiaj. Ale zdaniem niektórych, dziwnie przypominają one ziemskie lotniska albo nawet kosmodromy. Niewątpliwie najsłynniejszym miejscem tego typu na świecie jest płaskowyż Nazca w Peru. Dziwne znaki w tym miejscu odkryto dopiero w połowie XX wieku. Do dzisiaj nie wiadomo właściwie, jaki cel przyświecał budowniczym dziwnych piktogramów widocznych jedynie z powietrza. Przecież oficjalnie ludzkość posiadała zdolność unoszenia się w powietrzu dopiero w XVII wieku. Po co zatem uważani przez nas za prymitywnych Indianie mieliby tworzyć figury zwierząt, które daje się zobaczyć tylko z wysokości? I jakim sposobem zrobiono to tak precyzyjnie bez posiadania GPS-u? Zresztą w samym Nazca część z pozostałości sprawia wrażenie starszej. Najbardziej charakterystyczny jest tzw. kandelabr na jednym ze zboczy, który wygląda jak jakiś znak naprowadzający. Niektóre z pozostałych do dzisiaj linii przypominają z kolei pozostałość jakiegoś pasa startowego. Ale oczywiście to nie wszystko. W górach Libanu, w basenie Morza Martwego, znajdują się wspaniałe do dzisiaj ruiny budynku, z którego ocalał tzw. taras z Baalbek. Został on zbudowany z olbrzymich płyt o masie ponad 1000 ton każdy. Dwa z tych olbrzymich bloków w dalszym ciągu znajdują się jeszcze w kamieniołomie. Do tej pory nie sposób powiedzieć, za pomocą jakich środków technicznych powstała taka budowla. Nawet teraz, z całą naszą techniką, zmontowanie takiej platformy nie byłoby może niemożliwe, albo byłoby bardzo dużym wyzwaniem. Pierwsza wzmianka o Baalbek została znaleziona w jednej z inskrypcji asyryjskich pochodzących z 804 roku przed naszą erą. Miasto zostało założone przez Fenicjan, którzy czcili boga Baala, pana słońca i wody, a Baalbek w wolnym tłumaczeniu oznacza właśnie miasto Baala. Potem, na zlecenie Aleksandra Wielkiego i Rzymian, platforma została ukończona i poświęcona bogu Jowiszowi. We wczesnych latach 60. XX wieku radziecki matematyk Michał Agrest zasugerował, że taras został zbudowany w czasach starożytnych przez obcych z kosmosu. Według jego hipotezy mógł to być zarówno starożytny port kosmiczny, jak i rodzaj konstrukcji pamiątkowej w stylu Sfinksa. Czymś, co kosmici zostawili dla przyszłych pokoleń Ziemian. Gorącym zwolennikiem tej hipotezy stał się Erik von Däniken, który w tych monolitycznych tarasach również widział fragment lądowiska obcych. Zdaniem naukowca, znajdujące się tam trylity, czyli formy megalitów składających się z dwóch pionowych kamiennych słupów zwieńczonym trzecim poziomem, są bardzo stare, o wiele starsze niż reszta budowli. Budowniczowie późniejszych świątyń nie byli w stanie ich poruszyć, więc używano tych dawnych konstrukcji jako platformy budowlanej. Równie ciekawe jest tajemnicze lotnisko w Yundum w Gambii. Na terenie małej afrykańskiej miejscowości znajduje się pas startowy zbudowany z monolitycznych płyt kamiennych, bardzo dokładnie dopasowanych do siebie. Jak zapewniają mieszkańcy, płyty te były w tym miejscu od wieków. Podczas późniejszej budowy lotniska położono tylko asfalt, narysowano pasy i uzyskano wspaniały pas startowy o długości 3600 metrów, nadający się do odbioru każdego nowoczesnego samolotu, niezależnie od jego masy i wielkości. Najzabawniejsze jest też to, że w tworzeniu obecnego lotniska w Yundum czynny udział brało również NASA. Amerykańska agencja kosmiczna wybrała to miejsce jako lotnisko zapasowe dla statków wielokrotnego użytku. W Yundum zainstalowano niezbędne systemy sterowania i nawigacji elektronicznej, a w 1996 roku weszło do eksploatacji międzynarodowe lotnisko zbudowane wspólnymi amerykańsko-gambijskimi siłami. Gdy patrzy się na ten pas startowy, widać wyraźnie, że nie jest on pokryty asfaltem w całości. Wiele ze starych płyt kamiennych z początku i z końca dzisiejszego pasa została zostawiona po staremu. Widać zatem, że stary pas startowy był o wiele bardziej imponujący niż dzisiejszy, ale kto go stworzył? I przede wszystkim po co? Niestety, nikt nigdy nie prowadził tam badań, a wiek płyt kamiennych nie został zdefiniowany. Wśród teorii, które wykluczałyby w tym kontekście działalność pozaziemską, jest taka, że ten dziwny pas startowy zbudowali Niemcy, którzy z Gambii wywozili uran potrzebny do budowy bomby jądrowej. Jednak nie wiadomo, dlaczego potrzebowaliby aż tak ekstremalnie długiego pasa startowego.
Poza tym Niemcy musieli uruchomić produkcję przemysłową, aby szybko zbudować ten pas. Jeździłby tam ciężki sprzęt i nie dałoby się tego ukryć. A najstarsi miejscowi nie pamiętają nigdy takiej aktywności w tej okolicy. Szczególnie zastanawiające jest to, że nie ma oficjalnych wyników badań tego rzekomego pasa startowego, poza badaniami NASA, które nie zostały opublikowane. Za to agencja zainteresowała się tym miejscem jako doskonałym punktem rezerwowym dla swoich kosmicznych aktywności. Zdaniem niektórych oznacza to, że to miejsce powróciło do swojego pierwotnego przeznaczenia, czyli stało się na nowo potencjalnym kosmodromem. Zapewne jest o wiele więcej tego typu miejsc, które są niestety nieznane, a ich historia jest jeszcze bardziej niesamowita niż te wspomniane wcześniej. Prawda na temat starożytnych budowli i celu lub sposobu ich powstawania ma prawo nas zastanawiać. Niestety, w dzisiejszych czasach archeolodzy bardzo często kierują się ideą, zgodnie z którą, jeśli fakty nie pasują do obowiązujących dogmatów naukowych, to tym gorzej dla faktów.